80-letni Kazimierz Kąsienica-Bercyn z Zakopanego większość swojego życia poświęcił udzielaniu pomocy w górach. Miłość do Tatr i ratownictwa górskiego zaszczepił w nim ojciec Stanisław, który był przewodnikiem i ratownikiem tatrzańskim. Pan Kazimierz wstąpił do Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w 1965 roku. Uczestniczył w ponad 400 wyprawach ratunkowych. Wielokrotnie był ich kierownikiem. Obecnie jest honorowym członkiem TOPR-u. Zapraszam na reportaż Moniki Chrobak pod tytułem Tatry Bercyna. Tak mi się wydaje, że ja tu jestem od zawsze. Ja na przykład sobie nie wyobrażam, jakbym nie mógł co dzień się przypatrzyć na Giewont. Teraz tu to drzewo nam zasłania trochę, ale pomiędzy drzewa widać krzyż na Giewoncie, widzi pani? No, to jest 600 metrów urwiska tu. Na Giewoncie mam duże rozmaitych przeżyć, wspinaczek, zjazdów. No i spod Giewontu miałem żonę też, z Kondratowej. No. Tak nawet legenda głosi, że w Giewoncie Długim jest moja prababka, która leczyła ludzi ziołami. I jest uformowana w skale, w tym Giewoncie, tak, jak idzie z brzemieniem siana. Ona była współwłaścicielką tej hali strążyckiej i tam zbierała zioła i nosiła tu. I przywiedła odmianę owiec z Węgier, handlowała tymi owcami. Owca po węgiersku nazywa się Byrka. Stąd ja się nazywam Gąsienica, a przydomek mam Bercyn. Był Byrczak, Bercyn, tam była Byrka, ciotka Byrka. I został Bercyn na końcu, po tej prababce, no, która zajmowała się tymi owcami. I była strasznie siarczysta baba na chłopów, bo trzech chłopów zdarła. No. Każde zdjęcie tutaj, które wisi, to jest cała historia. Jako, że pochodzę z takiej rodziny, która jest z Tatrami związana około 500 lat. To dużo. Także to historia bogata, długa. Żeśmy całymi garściami brali to, co nam dała natura. Byliśmy wychowani na hali. Powiedzmy, przy wypasie owiec, na wakacjeśmy spędzali, powiedzmy, jako młodzi chłopcy, żeśmy paśli owieczki takie niedojne, czyli jorki albo jagnięta takie, no, owce dojne, to zajmowali starsi, no. Tutaj mamy mojego dziadka, Jana Gąsienicy-Bercyna, który był przewodnikiem pierwszej klasy, zresztą prowadził bardzo wielu ciekawych ludzi. Uczestniczył w pierwszej wyprawie ratunkowej, jeszcze przed założeniem pogotowia ratunkowego, po Mieczysława Karłowicza, który zginął w 1909 roku, 10 lutego, na hali gąsienicowej pod Małym Kościelcem. Tu album taki, który był wydany przez pogotowie nasze. Wśród tych ratowników też jest ojciec, prawda? Jako taki członek założyciel, no, wśród 11 tych członków, prawda, którzy byli pierwszymi ratownikami, złożyli przyrzeczenie. Ludzie tutejsi, którzy byli w pogotowiu, związani z górami, górale, prawda, byli zawsze ubrani po góralsku. Widzimy to zresztą na samych zdjęciach, prawda. Okres międzywojenny, to drużyna taka ratownicza. Była dość liczna. No, oczywiście płatności to za to nie było, tylko był zwrot za ubranie na przykład. Ojciec zawsze mi tłumaczył, że tak, brat Albert Chwielewski mówił, że dla drugiego człowieka trzeba być dobrym jak chleb.
nazwę rodzeństwo duże, to wybudowali wszyscy domy. Ja na przykład ten dom tu wybudowałem. To ci, co żyli, to mi pomagali od początku do końca. Bo trzeba jeden drugiemu pomóc, jeden drugiemu zeprzeć go nie tylko dobrym słowem, ale i czynem też. No. Ojciec miał historię bardzo piękną. Uczestniczył w paru właśnie wyprawach, które prowadziły przez Mariusza Zaluskiego, prawda? Była historia, jak to Brycyn ratował Lenina, że na postronkach tam, powiedzmy, świat trzymał bracie na linie, no, takie tam rozmaite rzeczy, opowieści były. Ojciec był jako przewodnik zatrudniony przez profesora Winińskiego z młodzieżą z Nowego Sącza. Mieli przejść jako przewodnik na Halę Gąsienicową, na Świnicką Przełęcz, na Świnicę, ze Świnicy mieli zejść na Zawrat i dojść do Pięciu Stawów. W tym momencie usłyszeli wołanie o pomoc. Ojciec zabrał jednego opiekuna z tej grupy starszego i jednego z młodzieży, taki jak opowiadał. I doszli, zastali w Szczelinie Brzeżnej, zabrać się. I tam jeden się przedstawił jako Malinowski, był posłem na Sejm wtedy, na ówczesne czasy, prawda? A jeden tam szwagro to coś po rusku, tam nie bardzo. Wpadli tam do Szczeliny, no i krzyczyli o pomoc. Ojciec jako przewodnik, prawda, no miał zabezpieczenie ze słomu jakąś linę, no to tam powiązali, tam mogli wyciągnęli do góry, napoili herbatą. Ojciec poszedł do Morskiego Oka, a ci dwaj uratowani panowie mieli zejść Roztoką, Doliną Roztoki w dół, do wodospadu Mickiewicza, prawda? No i tak rozłożyli się. Pamiętam, że był kręcony film Pobyt Lenina w Polsce. Przyjechał tutaj jakiś reżyser, prawda, w tym czasie z jakimś tam rosyjskim specjalistą od tych filmów. I przyszli do ojca, słyszeli, że taka rzecz się odbywała. I czy to prawda, jak to się odbywało? No ojciec im tam opowiedział i na koniec taką sekwencję wyciągnął, że jakbym by wiedział, że to Lenin, to by były inne losy w Europie. Jako młody człowiek byłem zapatrzony w ojca. Jak ojciec miał wycieczkę, na przykład czekałem na Giewon czy Dolinki tu, no to mnie zabierał. No i przyglądałem się tak, jako to drzewi bywało, no. Już chodziłem do szkoły na przykład. Zostałem sam w domu z ojcem. Ojciec mi tam opowiadał, zwrócił mi uwagę, żeby iść i przynieść wody tu z tego potoka. No więc dobrze, no. Wziąłem wiaderka, takie nosidełko, bo to trzeba było parę razy tą wodę przynieść tutaj. Nie było wodociągów, nie było studni. Zima piękna. No i poszedłem. Nabrałem wodę, idę do góry i zeszła lawina. Porwało mnie razem z tymi nosiwkami z wodą do tego głębokiego potoku. Zostałem zasypany tak po szyję, na stojąco tam. Trochę tam zacząłem, co mogłem, no, wydać siebie jakiś okrzyk, bo w okolicy nie było nikogo, tylko w całym tych zabudowaniach tutaj było, w starym domu jeszcze tu, no ojciec. Zaniepokoił się, że mnie dość długo nie ma, nie? Zaglądał na mnie z góry, nie? A ja taki ani zamurowany byłem. Patrzy z góry na mnie i pyta się, toś ty tu? A ja myślę, że ty. No i dobrze, i wrócił z powrotem, wziął łopatę i odkopał mnie. To było pierwsze moje zdarzenie z lawiną, a potem miałem bardzo wiele przygód właśnie podczas akcji ratunkowych. To się spadało z lawinami też. W samym Morskim Oku spadłem 5 razy. Ja do tej pory sam nie wiem, jak to się odbywa. W mojej głowie jak się leciało. Przeszła cała historia życia. Nawet był czas, żeby zmówić zdrowaśkę. A to trwa kilka, no może sekundy, może dwie, zależy gdzie, jak. Jeszcze człowiek myśli o tym, że trzeba wykonać pewne ruchy, żeby utrzymać strzałką, żeby się utrzymać na powierzchni, żeby się pozbyć tych wszystkich rzeczy, które mam na sobie, a które były kotwicą. Ale jak to mówią, że złego diabli nie biorą. Z pierwszych wypraw ratunkowych to zwłaszcza wypadki takie śmiertelne, które miały miejsce, to się pamięta do końca życia. To stoi przed oczami człowieka. Często to się odbywa tak
wcale niepotrzebnie, no. Z czyjejś nieuwagi i niedocenienia tego, po czym się idzie. No. Na przykład przypominam takiego pana, który spadł z Orleperci tam do Doliny Kozi. Został wymurzony, trzeba wybudować platformę, zapakować do bambusa. Wtedy nie było noszy takich. No i dalej posłał się telefon, czy wiadomość, bo już wtedy telefony były. Na korby, ale były. Także to potem przyszła wyprawa z dołu, no ale myśmy już tam zabezpieczyli wszystko. Rannych zwoził się koniem często. Jeszcze sali gąsienicowej drogą na Brzeziny, która była jeszcze w budowie, prawda? A tak to trzeba było znosić het do Kuźnic. Wypadki takie najgorsze, śmiertelne, to są bardzo przykre dla ratowników. No bo inaczej człowiek przeżywa, jak się tego człowieka uratuje. Jeszcze na czasie się zdąży. No tu mamy taki sprzęt. Karabinki rozmaite, uprzęże tam takie jeszcze. Na przykład raki porządne. No tam mamy czekane młotki jakieś. No jest różnica bardzo wielka teraz między tym co było. Dawniej taka wyprawa piesza trwała na przykład w jaskini 50 parę godzin non stop. Teraz to może trwać na przykład 2 godziny. No. Liny były konopne, później syzalowe. Za moich czasów dopiero zaczęły wchodzić nylonowe liny atestowane. Jest przede wszystkim śmigłowiec, jest ratownictwo z powietrza, na którym żeśmy pracowali też między innymi. Z pilotami łącznie z krakowskimi, prawda. No. No to wypracowaliśmy odpowiednie techniki do tego. Trochęśmy to połączyli z zagranicą, ze służbami zagranicznymi. No i teraz to takie jest to unowocześnienie, no, duże, no. Duża pomoc w sprzęcie, w ubraniu, w sortach mundurowych. Dawnośmy mieli buty takie, co z metra wodę piły. Tu jeden był ważył 7 kilo. No, no. No teraz no, jest dobrze, no, mamy już. Sprzęty, czy wiązania bezpiecznikowe, to wszystko idzie do przodu, nie? No pięknie to, kopa Magury tu, nad hali gąsienicową. Jaskinie, mówię, niedźwiedzie tam były. I tośmy z niedźwiedziami też mieli słodkie spotkania, nie? No. Pamiętam taki zgłoszenie wypadku było po północy, że na Siwych Sadach, czyli w zachodnich Tatrach, zostawił facet kolegę ze złamaną nogą. I tak, żeśmy się zebrali, dojechaliśmy, szliśmy do góry. To była wiosna i wyszliśmy do góry, zaczęliśmy trawersować w kierunku tego stawu tam, gdzie mieliśmy spotkać tego turystę. W pewnym momencie zaczął się rozwidniać. Idziemy szeregiem, nad nami jakieś 50 metrów od nas, wyżej, zasuwa niedźwiedź. Idzie elegancko. No to stanęliśmy, popatrzyli, przygotowałem rakietnicę, ale sobie myślę, że on się nie będzie bał strzału z rakietnicy, bo pioruny nie tak biją mocno, a on żyje, to szkoda naboju nawet, żeby go tam straszyć, ale idziemy. Aleśmy pozierali tak. Jak myśmy ruszyli, no to on też. Zatrzymaliśmy się, patrzymy, a tam jakieś drzewko rosło takie. My patrzymy na niego, on się złapał za to drzewko, stanął na tych nogach i kukło z tyłu. No. Może myślał, że się schował, no nie wiem, nie? I doszliśmy. Turysta przytomny był, no ale nie mógł się ruszać za bardzo. Był opatulony tam kufajkami tymi, co mieli ciepłe rzeczy zostawione. Zaopatrzyliśmy go tam, założyliśmy tą szynę, tu miał złamane udo chyba dość mocno. Zaciągaliśmy tą szynę berwak tam, fajnie elegancką. A ten, tak siedział stary chłop, patrzył na nos, bracie, co tu robimy. I tak nas odprowadził do tego miejsca, jakśmy już poszli do doliny na dół, a on poszedł do góry. Oczywiście, że jakbyś tam robił małpi ruchy takie do niego, no to będzie szukał obrony też, nie? No, no to trzeba oddalić ją tą pomału, spokojnie. No bo miś to może być pluszowy taki tam do zabawiania.
a niedźwiedź ma pazury ogromne. Potrafi też zrobić człowieka frędzel wysokogórski. No. Także to każdy powinien wiedzieć o tym. No. I myślę, że ludzie na tyle są świadomi już w tej chwili, że to miejsce, gdzie on tam żeruje, gdzie byduje, to jest jego. I w tym rejonie trzeba się umieć też zachować. Lepiej od niedźwiedzia. Ciągle człowiek balansuje na krawędzi. Albo w prawo, albo w lewo. No. Albo ja się wrócę, albo się nie wrócę. Albo się chciałem razy nagra, nie obrócę. Tak śpiewali starzy górale. No. To jest pilot, z którym przelatałem ze 30 lat na śmigłowcach. No. Janusz Siemiątkowski, z Augustyniakiem, to byli pierwsi piloci tu. To jest Andrzej Mateja. Brat jego zginął w wypadku śmigłowcowym w 90. bodajże, w 4 roku. Zginął wtedy 4 ludzi, dwóch pilotów, dwóch naszych ratowników. Brałem udział potem w znoszeniu tych ludzi. A syn ich woził na klinikę do Krakowa razem, tam potem ja ich odwoziłem. Takie resztki z ciał, tak powiem. No. Przykre to było. Wtedy miałem 52 lata, dostałem zawał. W niedługim czasie po tym wypadku. No myśli się, no, czy to potrzebne, czy niepotrzebne. Trzeba się doszukiwać jakiegoś błędu na przyszłość, żeby wiedzieć, co się może spotkać następnego dnia. Czy mnie, czy kolegę. To było rozmaicie, no. Ale wielu młodych ludzi, na przykład mój syn się wyleczył z ratownictwa w ogóle po tym wypadku śmigłowcowym. Bo jeżeli nie będzie uczestniczył już więcej wyprawach ratunkowych, ani nie będzie udzielał pomocy. No bo tak czuł wewnątrz, że nie da rady, no, tego przetrzymać i koniec, no. Pracuje jako kowal teraz, no. Nie ma lekko. Lekko to nam będzie na drugim świecie. To, tak. No tak. To. Każdy ma tam zapisane, moim zdaniem. Jak przyjdzie ta godzina, to trzeba się brać. Bo tak sobie powiedzieć, wieczność czeka, czas ucieka. No. Góry, no, uczą pokory na pewno. Tak jak Boże Kadło mówił, że szanować góry, to i one nas będą. No. I trzeba być takim człowiekiem, który powinien współpracować z otoczeniem, z przyrodą, z naturą. To ja mam satysfakcję na przykład z tego, że pomogłem ponad 1000 ludziom. Pewnie, że trzeba było podejmować decyzje rozmaite takie, trudne decyzje, no, na przykład kiedy chodziło o bezpieczeństwo, w ogóle poruszanie się. No ale trudno było też odmówić, no. Trzeba iść, no. Zgodnie z przyrzeczeniem, który się składa. Że o każdej porze dnia i nocy udam się w góry, no i tak dalej, nie? Żeby temu drugiemu człowiekowi pomóc, no. I zawsze wiem o tym po moim życiu, po życiach, że dobro się wraca. Na przykład w Nowym Jorku spotkałem człowieka, którego ojciec przeprowadził przez granicę podczas wojny. I to całkiem przypadkowo, no. To jest nieprawdopodobne. Siedziałem u niego 3 dni. No. Zawsze coś jest połączone z daną wyprawą. Na przykład jak wyciągałem takiego grotołaza z jaskini w Czerwonych Wierchach. Nazywał się Szybała. Tu w tym czasie się mi urodził syn. To był rok 70. I z tej wyprawy poleciałem do szpitala, żeby przywieźć żonę do domu z przychówkiem. No. Tak sobie myślałem, że się przyda na starość. No i tak jest. No a teraz wnuk się już zajmuje, jest na szkole ratownictwa. Młody chłopak, bardzo fajny. No. Co mogę, to mu pomagam. Jak rodzina pochodzi tu i związana jest z naturą, przyrodą, no to trzeba to przekazać dalej. Ja chętnie to zrobię nawet prawnukom, jak dożyję. Cieszę się każdą chwilą. Wszędzie dobrze, najlepiej w domu.